Następny pokój Rockwella. Kobieta w 20 wieku. Kobieta za kółkiem. Ta język pokazuje, ten zdenerwowany. 1918 rok. O, ma ładny we włosach kokardkę. To jaka ładna dziewczynka z pieskiem. Na wakacje sobie jedzie. A co tutaj wysypują kawę? O, to reklama rodzynek kalifornijskich. Niby bazowane na tym. Vermeer, mleczarka. To malowanie płaszcza. She's my baby. To moja dziewczynka. Buty ma duże, za duże. Jakaś notatka. 1926 rok. No, ostre kolory. Ostre kolory. No, wykształcenie. Matka wypuszcza. No nie wiadomo, czy to matka, czy nauczycielka, czy kto. To aktor. A co tutaj się dzieje? 1948 rok. Wrócił na Boże Narodzenie. No ale nieźle palą. Dzieciaki małe. Babcia. Wrócił z koledżą. To jest autoportret tam właśnie z fajką. A tu sobie skecze na ulicy rysują. Portrety. rok. No to do jakiejś książki są opowieści. D.B. Burcham, 41 rok. Walka. A nieźle z cygarem. To jego narzeczona. Podbite oko. Tak, to nie może uwierzyć, że on dostał, tak? Ten się przygląda komu? Jej czy jemu? Kobitki co? O, plotkarstwo, bla, 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 bla. Ta się dziwi, ta opowiada. Wszyscy plotkują przez telefon. Ten się naśmiewa. Życie codzienne dziewczynek. Śpi, ziewa, biegnie do szkoły, pływa. Chodoka od kolegi, pływa. Z kolegą na rowerze. Patrzą się na siebie. Myje się, urodziny, chłopak, pomodliła się. No tutaj już tego pomodlenia to już nie będą pokazywali, niedługo będzie chyba zabronione. Tutaj następna dziewczynka. Z grzebieniem, no było tam już podobnie. Dziewczynka w lustrze.
54 rok. Tu co to jest? O, tylko się pobrali. To w hotelu sprzątali, tak? Patrzą się jak just married, czyli posprzątały po nocy poślubnej. A cheerleader, czyli dziewczyny, które tańczą przed zawodami, podpuszczają wszystkich zawodników i publiczność. Tutaj jest window washer, czyli myje. Tu sekretarka patrzy się, ten puszcza do niej oko. Ona nie słucha szefa, tylko patrzy się na niego. Porady małżeńskie, no dobre. Który to rok jest? 63. On ma oko podbite. Ona tutaj ma jakiś indiańską broszkę wojownika. Spodnie nie pomalowane, no. Dziewczyna dała mu, można powiedzieć, popalić.